Cześć, witajcie na filmie, gdzie pokazujemy Wam naszą nową kuchnię. Wiele osób prosiło, żeby pokazać, jak teraz się urządziliśmy, jak nasza kuchnia wygląda, także dzisiaj pojawia się ten film. Jeżeli jesteście ciekawi, co zastosowaliśmy, zapraszam do dzisiejszego materiału. Jak widzicie, mamy tutaj tak jakby dwie strefy. Strefę jadalnianą, gdzie mamy stół typu pająk. On jest rozkładany do metra, do 2,5 metra chyba, czy tam 2,40 jakoś tak. Standardowo 160, do tego 8 krzeseł. Taki setup nam się akurat podobał, taki wzięliśmy. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz, kuchnia. Jeśli chodzi o wymiar, szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Cały dół w domu ma około 65 metrów, 65-70, więc myślę, że ta kuchnia ma w granicach, ja wiem, 18-20 może. No jest taka, w sam raz bym powiedział. Na samym środku wyspa, w wyspie cztery szafki. Płyta oczywiście, okap. My weszliśmy akurat w tym przypadku w Electroluxa, no i coś, na czym zależało nam bardzo, czyli duża ilość szafek. Jak widzicie, wszystko jest na domyku, wszystko jest pod ręką, także taka kolorystyka, nie inna. Teoretycznie ten materiał się nie palcuje, więc mieszkamy już tutaj 2-3 tygodnie, no i faktycznie tych palców jednak nie widać. Blaty, miał być kamień, ale ceny kamienia po prostu są masakryczne, więc wleciał laminat i wydaje mi się, że w cenie kamienia można ten laminat sobie wymienić kilkukrotnie w przeciągu okresu, nie wiem, 2-3 lat. Raczej nic się nie powinno dziać. W poprzednim mieszkaniu również mieliśmy przez chyba 7 lat i nic się absolutnie nie działo. No ale po kolei. Ekspres. No to ekspres nie rzecz indywidualna. Na sam początek wjechała zmywarka 60. Wcześniej mieliśmy 45 i nam bardzo, bardzo brakowało tego rozmiaru zmywarki. Pod zlewem co może być? Zlew granitowy z wylewką, z wyciąganym kranem. Pod zlewem oczywiście śmieci, segregacja, duża, duża ilość półek. Wszędzie, gdzie się dało, utykaliśmy półki. No i tutaj mamy taką część blatu roboczego, chociaż de facto i tak większość rzeczy, jak się coś kroi, to kroi się na wyspie, także no tak się, nie wiem, u nas jakoś od początku ta wyspa główny udział w gotowaniu miała niż sam ten blat pod oknem. Oczywiście blat w formie również parapetu wsunięty pod samo okno. No i cóż, pierwsza szafka, to jest już Wam kiedyś ją pokazywałem, to jest ta szafka na Lidlomixa, pyk, podjeżdża do góry, Lidlomix wyjeżdża, tam oczywiście są gniazdka do niego, jak widzicie dużo miejsca tutaj, myślę, że chociaż Varoma by raczej nie weszła, ale jak widzicie jeszcze jest trochę tego miejsca, także w zasadzie tu miał stać ekspres na początku, ale jakoś tam nie wyszło z tym ekspresem, ekspres stanął na samym górze, na samym blacie, lodówka Samsunga side by side. Dość sporych rozmiarów, ale powiem Wam, że wbrew pozorom myślałem, że będzie dużo większa. A tak szczerze mówiąc nie jest, no bo zobaczcie, niby jest duża, a taka lodówka... No jest trochę tego miejsca, ale wydawało mi się, że będzie ona większa. Swoją drogą fajny patent na kostki. Tak w zestawie była genialna sprawa. No i lodówka sama, nie będę Wam pokazywał tak z grubsza. No trochę tego jest. Ale jak widzicie, no szczerze mówię, wydawało mi się, że będzie dużo więcej miejsca. No i urządzenia, również Samsunga, chcieliśmy, żeby to było wszystko spójne. Także od góry mikrofalówka, od dołu piekarnik, wszystko sterowane za pomocą Samsunga. W tym przypadku za pomocą aplikacji SmartThings. I powiem Wam, że wydawało się to mega głupie, ale no przydatne to jest, bo nie wiem, chcecie sobie, idziecie, odpalicie jakąś potrawę, jak się skończy nagrzewać piekarnik, czy tam skończy się gotowanie jakiejś potrawy, dostajecie powiadomienie na aplikacji, powiadomienie tym push-up na telefonie, także wiecie, że już jest wszystko zrobione, więc pod tym kątem uważam, że to jest, akurat nie jest głupie rozwiązanie. Naprawdę akurat nie jest głupie rozwiązanie, także polecam. Okap. Ten okap my chcieliśmy, to jest 90 ogólnie. I powiem Wam, że my chcieliśmy, żeby tutaj było dużo światła. No i jak widzicie, jest dużo światła w tym okapie. On był pieruńsko drogi, ten okap, z tego co pamiętam. A to jest firmy Nuremberg? Jakoś tak.
Nie wiem, podlinkuję wam, jak to wygląda. Oczywiście okapne wyspowy. Też było sporo przeróbek, ponieważ on jest do wysokich mega pomieszczeń. A jak widzicie, różnica tutaj jest spora, bo sobie opuściliśmy sufit tak, żeby wentylację całą ukryć. Więc trochę tego nie przemyśleliśmy na etapie budowy, więc było trochę rzeźbienia. Ale udało się finalnie go zamontować. Działa. I powiem wam, że jest naprawdę cichy. Mogę wam włączyć, jak to się prezentuje. To jest pierwszy tryb. Praktycznie niesłyszalny. Drugi. No i trzeci to już jest maksymalne turbo, jak widzicie, jest już głośno, więc pod tym kątem ogólnie ładnie zbiera parę, nic tutaj praktycznie zapachy do części salonowej nie przenikają. U nas na podłodze ogólnie mamy połączenie deski wielowarstwowej z płytkami, płytki 120x60. Ogólnie wyglądają moim zdaniem bardzo dobrze, taka struktura. Takie dość nieregularne, no imitujące po prostu kamień, tak? To jest po prostu zwykły gres. Znaczy, no niezwykły, no po prostu gres. Też tani niestety nie było. No i tutaj kotłownia, no to w kotłowni nie będę wam pokazywał, po prostu taka graciarnia, jakieś butelki z wodą i reszta sprzętów, żeby się nie mieściło. Ogólnie, tak jak mówię, stawialiśmy na bardzo dużą ilość szafek, ponieważ nic nie chcieliśmy mieć na wierzchu. Jak widzicie, tutaj nic nie stoi, no jakaś tam jedna soda, sól, pieprz i w zasadzie tyle. Wszystko jest pochowane, nic się nie kurzy i na tym nam najbardziej zależało. No i to udało się tutaj zrobić. Kto się w obecnych czasach buduje, ten wie, że potężne kwoty wchodzą w grę w tym momencie. Wszystko jest tak ogromnie drogie, że się w głowie po prostu nie mieści. No ale udało się całość wykańczania domu praktycznie przy zwartej ekipie, która naprawdę była zwarta, zero alkoholu, nic nie robili, no po prostu pracowali, przełamywali stereotyp typowego budowlańca, po prostu przyjechali i robili dwa miesiące cały dom we dwie osoby i pracowali od 6 do 22, takie sobie założenia zrobili, że chcą to, przyjechali po to, żeby zrobić, bo oni z daleka byli, 6-22 od poniedziałku do soboty i dwa miesiące wszystko jest zrobione, także no trzy tygodnie już mieszkamy, nic nie odpadło, więc chyba zrobione jest dobrze. Nie wiem, nie znam się wszystkie. A oczywiście oni zajmowali się wykańczeniami. Stolarnia to już zupełnie inna bajka, to zupełnie inna firma, także tutaj już co innego jest. Słuchajcie, no co tu dużo mówić, kuchnia jak kuchnia. Jak widzicie, mamy połączenie szarości z drewnem, tak samo jak i wyspa ma nawiązanie do tego, tak samo jak i stół. Dajcie znać, co sądzicie, czy wam się podoba, czy to jest w waszym guście kuchnia. No ogólnie my zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy i praktycznie wszystko w 100% zostało zrealizowane. Żeby nie było, my sami tego nie projektowaliśmy. My wynajęliśmy projektantki, które nam cały dom praktycznie zaprojektowały od podstaw, łącznie z wyborem mebli, frontów, kolorystyki, wszystko, nawet płytki były wszystko w projekcie zrobione, tak samo jak i okapy. Jeśli chodzi o AGD, mieliśmy tylko wskazania co do wymiarów, których musimy się trzymać, także po finalnym zakupie wszystko zostało zwymiarowane i przekazane do stolarzy. Oni i tak przyjechali, jeszcze raz pomierzyli wszystko przed wykonaniem tych mebli, więc wszystko jest spójne. Wszystko jest działające, sprawne. Poznaliśmy trochę już się z tymi sprzętami, bo tak jak na początku mówiłem, takie trochę klikanie było na oślep. Nie wiedzieliśmy, co kliknąć, bo już człowiek przyzwyczajony po tylu latach w mieszkaniu, więc przestrzeń jest naprawdę spora. Ogólnie cały dom ma tam 144 metry chyba. Wydaje mi się, że to jest takie optymalne rozwiązanie dla 3-4 osób. Pies biega sobie po dwórku. Resztę domu nie będę wam pokazywał, ponieważ wydaje mi się, że to jest przestrzeń zbyt prywatna, żeby sobie pokazywać. Także mówię, kuchnię, jadalnię macie. I tyle. Nie ma co tu więcej opowiadać. Mówię, postawiliśmy na dużą ilość szafek, sprzęty. Raczej się nie bawiliśmy w żadne jakieś budżetowe rzeczy. Wszystko jechaliśmy grubo. Na początku mieliśmy oszczędzać. Nie, to na tym zaoszczędzimy.
Ale tak jak mówię, o, jakaś fajna aplikacja na SmartThings jest, no to warto dorzucić do piekarnika. Także kosztów wyszło dość sporo. Nie będę wam mówił, jakie to są ceny, bo to każdy może sobie wygooglać, ile, nie wiem, ta lodówka, ile kosztuje, ile ten piekarnik kosztuje, mikrofalówka. To wszystko jest w stałej ofercie w tym momencie, no mówię, to jest świeży temat, dopiero co odebrane, więc wszystko jest. Ceny stolarni, no to już jest mocno indywidualna kwestia, w zależności od frontów, jakie weźmiecie, czy lakierowane, czy nie. Jeśli chodzi na przykład o żyrandolo, oświetlenie, no to my stwierdziliśmy, że nie chcemy żadnych kopułek, żadnych takich kloszy, po prostu zwykły, klasyczny, z żarówkami ozdobnymi, oświetla bardzo mocno. No tutaj wszędzie oświetlenie jest, jak widzicie, LED-owe, wpuszczone w sufit, wszystko się gasi. Jeszcze jest, teraz nie widać, bo jest, a może i widać, podświetlenie jeszcze jest karnisza w części jadalnianej, więc jeśli chodzi o kwestię oświetlenia, tak to rozwiązaliśmy. I słuchajcie, tyle. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Zapraszam do dyskusji. Być może ktoś jest również teraz na etapie budowy i chciałby jakąś podpowiedź, radę usłyszeć z naszej strony. To chętnie odpowiemy. Bo tak jak mówię, jesteśmy mocno na bieżąco, a nie sądzę, że przez 2-3 tygodnie cokolwiek się zmieniło. Myślę, że jak ktoś będzie oglądał ten film za rok, no to na pewno będzie coś już passé, ale wtedy z kolei będziemy mogli też powiedzieć, co nam się nie sprawdziło. Na chwilę obecną mówię, wszystko jest nowe. Raczej nie było jeszcze przez te 2-3 tygodnie, jak tu mieszkamy, w sytuacji, że o kurde, tutaj zrobiliśmy coś inaczej. Można było cokolwiek inaczej zaprojektować. No na razie jeszcze nie, no ale mówię, no to jest wiele miesięcy współpracy z architektami, z projektantami, którzy praktycznie na każde nasze zachcianki i potrzeby wszystko modyfikowali, zmieniali projekt. No tak, żeby dostosować to do naszych potrzeb, żeby to wszystko zadziałało, żeby to było wszystko funkcjonalne. Jak coś, to ekspresyjny Scrubs, czajnik DeLonghi, być może pojawią się takie pytania, co to za sprzęt jest. No mówię, nic tutaj więcej nie ma, słuchajcie, myślę, że to będzie na tyle. Zapraszam do dyskusji, będziemy, myślę, że na stałe odpowiadali. A my widzimy się już w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!